tego szkodnika, ale także i każdej choroby jest prowadzenie regularnego monitoringu, prowadzenie regularnych lustracji, w tym przypadku od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu maja i czerwca oraz września i października. No i mógłby ktoś z Państwa zapytać, a dlaczego akurat te dwa okresy? No bo tak to jest w biologii tego szkodnika, że wtedy są jak gdyby takie zwiększone rzuty tego szkodnika, zwiększona rozrodczość tego szkodnika i to są bardzo ważne momenty, jeżeli chodzi o jego zwalczanie. W przypadku przekroczenia progu zagrożenia, bo jak Państwo zajrzycie do programów ochrony roślin, to tam jest określone, do jakiego poziomu możemy dopuścić istnienie tego szkodnika w naszym sadzie. Najlepiej jakby go w ogóle nie było, to jest prawda. Ale możemy pewną liczebność, która nie zagraża stratami ekonomicznymi, dopuścić. I w tym momencie, kiedy jest przekroczony próg zagrożenia, należy szczególną uwagę zwrócić na wykonanie zabiegu tego pierwszego, maj-czerwiec. Chociaż jak powiedziałem, drugi termin jest też ważny, czy drugi okres też jest ważny, wrzesień i październik. Ale dlaczego mówię, że ten maj i czerwiec? Ano to chociażby ze względu na samą biologię szkodnika, bo w tym okresie, na przełomie maja i czerwca, to te wszystkie, które tam zimowały gdzieś pod ziemią, wychodzą także na pnie i w koronę drzew i wtedy możemy znacznie większą część populacji, a może czasami i całą, dosięgnąć tymi zabiegami zwalczającymi, o ile oczywiście jest to konieczne. Natomiast w tym drugim przypadku trzeba się liczyć z tym, że część tej populacji, pewna liczba tych szkodników może już zejść właśnie pod ziemię na te korzenie tam i niestety tam już to dosyć trudno się do nich, mówiąc kolokwialnie, dobrać. Do cieczy roboczej, ze względu na to, że one są pokryte tymi długimi, białymi, woskowatymi nićmi, dobrze jest, albo tak jak tutaj napisałem, koniecznie trzeba dodać jakiś czynnik zwalczający, żeby ta ciecz robocza lepiej penetrowała, żeby lepiej docierała do ciała szkodnika. I to, co wcześniej powiedziałem, bardzo dokładnie opryskiwać nie tylko korony drzew, ale nie wraz z szyjką korzeniową. Stosować przede wszystkim preparaty selektywne, ale jakie to za chwilę powiem. A dlaczego selektywne i co to są preparaty selektywne? No jak sama nazwa mówi, no jakąś selektywność, jakąś selekcję za sobą niosą. Czyli to są takie preparaty, które zwalczają roślinożerce, zwalczają szkodnika, a jednocześnie oszczędzają te organizmy pożyteczne, na które tak bardzo dużą uwagę się zwraca. I tak, jak Państwo pewnie zauważyliście, a czego nie podkreśliłem na tym pierwszym slajdzie, było powiedziane, że od tego 1 stycznia 2014 roku będzie konieczność rejestracji nie tylko szkodników, jakie występują w naszym sadzie, ale także i tych organizmów pożytecznych. Proszę Państwa, do tych organizmów pożytecznych związanych z bawełnicą korówką należą dwa bardzo ważne. Jeden to jest osiec korówkowy, tak się nazywa, od korówki, a osiec, nie bardzo wiadomo, ktoś taką nazwę nadał. Maleńka bardzo błonkóweczka, którą tutaj widać, około 1 mm długości, albo bardzo efektywny tępiciel bawełnicy korówki. Samice te